tu jest jeszcze jedna, muszę przypomnieć z tego powodu historię powstania tej uczelni. Otóż ojciec Rydzyk był zakonnikiem w Monachium na początku lat 80. Monachium to jest siedziba wszystkich wywiadów, CIA, FBI, tam GRU, Mossadu i tak dalej. I stamtąd powrócił do Wrocławia i założył Lux Veritas, czyli wydawnictwo, najpierw Radio Tam Maryja i gazetę. A Wrocław to jest tak zwany obszar dominacji GRU, czyli generała Dubinina. Generał Dubinin był szefem GRU na całą tą flankę zachodnią. I co się dzieje dalej? Po śmierci generała Dubinina telewizja zaczęła nadawać na Syberię, gdzie bez zgody GRU nie jest to możliwe, bo cała łączność to jest GRU. I otrzymała tereny w Toruniu, gdzie jest też baza wojsk rosyjskich była. I zajmuje się teraz podawaniem informacji na temat strat, jakie były w Polsce pod zaborem czy pod okupacją niemiecką, ale nie możemy się przebić z podawaniem tych samych strat, czy znacznie większych, które Sowieci robili u nas w latach 45-50.